Cześć, witajcie, z tej strony Gaźmin, witajcie w kolejnym odcinku z mojego realnego gospodarstwa z gry Farming Simulator 19. No i dzisiaj sobie jedziemy sadzić ziemniaki. Sadzarka już jest zasypana, także bez dłuższego pitolenia. Miałem jechać przybić ziemniaki, ale jednak zobaczyłem, że w domu jeszcze jakieś lewo tutaj. Także no, jedziemy sobie posadzimy. No i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, pewnie dzisiaj od razu sobie te ziemniaki spryskamy od chwastów, żeby nie było. A dzisiaj krótki odcineczek, naprawdę będzie króciutki, bo takie malutkie poletko się szybko zrobi. Tak mi się wydaje. I będziemy chyba sobie iść do przodu, do tyłu, bo najwygodniej. Będzie kilka tych rządków, tych kartofli, no, znaczy ziemniaków. W sumie kartofle i ziemniaki to jedno i to samo. Pyry jest. Dobra. Już będziemy mieli zaraz, że tak powiem, dzisiaj taki, mówię, dzień nagrywek z tą serią sobie robię. Trzeci odcinek z rzędu nagrywam dla was. No bo trzeba tutaj ponagrywać niestety, taki urok jest. Jak się długo nie nagrywa, to jak się wejdzie na save'a, to już trzeba nagrywać. W następnym odcinku robimy sobie pierwszy pokos. Także też plusik jest z tego, jakiś wyniknie. Mam nadzieję tylko, że mi starczy ziemniaków tutaj na to pole, ale powinno wystarczyć, jeśli coś zostanie. Że gdzieś tam u kogoś dosadzę pewnie poza odcinkiem. Dobra, trzeba sobie zdjęcie zrobić do odcinka. Wysadzimy dzisiaj kartofelki. Szybki odcinek, naprawdę szybki. Jeszcze mogę sobie poukładam dzisiaj palety. Zobaczymy, jak to będzie. Ostatnio przynosiłem nawozy, także nie jest to jakieś ciężkie. Wiadomo, trzeba zawsze uważać. Sadzarkę gdzieś sobie też wstawimy zaraz. Czyli praktycznie nawet nie cała sadzarka na ten kawałeczek schodzi. Będzie ostatni przejaździk już, także no naprawdę dzisiaj szybciutki odcineczek i króciutki. W tym wiadomo, pryśniemy sobie te ziemniaki, żeby od razu po zasianiu środkiem kwastobójczym. Pierwsze w sumie takie poletko ziemniaczków i w sumie jedyne, które tutaj będzie. Pimpek lata, uważaj Pimpek, bo cię naprawdę kiedyś rozjadę. Dobra, na razie to sadzarkę sobie walniemy tutaj, niech sobie stoi pod studnią. Dobra, i ogólnie to tak, trzeba tak, palety by było pozanosić. Tam gdzieś polifoska stoi dalej. Tutaj ziarna. Tam przyczepki nie ściągam, bo będziemy wsiać nawozy, także mam nadzieję tylko, że ich wystarczy i powinno być ok. Dobra, dawaj, cofaj. Mamy wystarczająco ilość tego środka kwestobójczego, żeby opryskać sobie tutaj to wszystko. No, rozłóż się. Ja wiem, że ty 2 godziny się rozkładasz, ale dzisiaj mógłbyś się pospieszyć. No, chyba naraz nie łykniemy tego pola, wam powiem. No, tak jak myślałem. Trzeba będzie drugi raz wjechać.
Tak, widzicie 5-minutowy odcinek, także nie możecie narzekać. Szybko sobie obejrzycie, że tak powiem. No to będzie 6-minutowy. No, zanim się ten opryskiwacz złowy, to chwilę zajmie w sumie. No i taka robota dzisiaj, no nie, szybka dosyć. Mówię, w następnym odcinku pojedziemy sobie na sianokosy. Pierwszy pokos zrobimy sobie na luzie już. Dobra, opryskiwacz sobie damy chyba pod to wiatkę, te gdzieś tutaj, mowy tu gdzie kołówka stoi. Bo on też nam będzie przydatny jeszcze. No i co ludziska, ja wam dziękuję, dzisiaj taki krótki odcineczek. Jeżeli wam się spodobał, łapka w górę, komentarz, no i subik. A ja się będę z wami żegnał, do następnego, trzymajcie się, cześć, no i pa pa.